Cześć! Zapraszam Was dzisiaj do pieczenia bardzo prostego piernika, takiego, który się piecze na ostatnią chwilę. Nie używa się do upieczenia tego piernika miodu. No nie jest to piernik prawdziwy, nie jest to piernik dojrzewający, nie jest to piernik z miodem. Jest to po prostu bardzo szybkie ciasto z aromatem piernikowym i z powidłami lub z innym dżemem. Piecze się go, żeby upiec szybko, żeby mieć czym podjąć gości. Też jest niedrogi. Jest za to bardzo szybki, więc gospodynie, które nie tylko chcą siedzieć w kuchni, ale też coś mieć fajnego ze świąt, myślę, że będą zadowolone z tego przepisu. W takim razie zapraszam Was. Wszystkie przepisy możecie ściągnąć w pliku PDF spod na moim kanale, spod moich filmików. Zapraszam też do subskrybowania moich filmików, bardzo mi to pomaga. Dobra, no to w takim razie zaczynamy. Do upieczenia takiego piernika potrzebujemy i w sumie wszystko wsypujemy tak jak leci do miski. Potrzebujemy tak około 3/4 szklanki cukru, 2 szklanki mąki. Ja daję zwykłą białą, może być orkiszowa. Mąkę można przesiać, jak ktoś ma życzenie. Nie jest to zabronione. Tak ze 2 takie solidne łyżeczki przyprawy piernikowej, a nawet i 1/3 może być, będzie bardziej aromatyczny. Też zależy, jaką macie przyprawę piernikową. 2 płaskie łyżeczki sody. Tutaj bardzo oszczędzamy na sodzie, bo potem jest smak wyczuwalny i nieprzyjemny. 3 łyżki kakao. Ja mam taką miarkę, to odpowiada mniej więcej łyżce. Zwykłego ciemnego kakao. Ojej, przepraszam. 3 jajka. Wszystko sypiemy tak jak leci. Szklanka mleka. Trzy czwarte szklanki oleju. I szklanka powideł śliwkowych najlepiej, ale jeżeli nie mamy powideł śliwkowych, to może być jakikolwiek dżem, tylko byleby nie był na żelfiksie, bo po prostu zrobi się bardzo to ciasto bardzo lejące. Więc jakiś taki naturalny dżem, jedna szklanka, taki mały słoiczek. I to wszystko miksujemy. I teraz miksujemy do połączenia składników. Ja jeszcze do ciasta dodaję orzechy włoskie, takie dosyć grubo pokrojone, bo lubimy, ale nie jest to konieczne. Tak ze 2 garści na sam koniec. Jeszcze mieszam łyżką. I przekładam do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia blaszki. Rozmiar blaszki podam Wam w komentarzu, bo oczywiście zapomniałam. I pieczemy w 180 stopniach. Ja dałam nawiew około 50 minut do suchego patyczka. A to jest prawda, że mam dużo właśnie takich komentarzy, że tak normalnie, nie? No jak ja widzę te posprzątane kuchnie, Wojtkowi opowiadałam,